Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi działalność na oddziale rehabilitacyjnym oraz w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Ten ostatni, jeśli nic się nie zmieni, funkcjonować ma tylko do niedzieli 30 czerwca. Powód: Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisał ze szpitalem nowego kontraktu. Popełniliśmy mały błąd, wykazaliśmy pracę psychologa o 5 minut krótszą niż ta wymagana w ofercie i to zaważyło na odrzuceniu w całości naszej oferty konkursowej. Ja to wyjaśniałam, że to jest nasza nieuwaga, ale ta osoba jest, my spełniamy wszelkie warunki, mamy wszelkich specjalistów, ale fundusz nie uwzględnił tego, prawdopodobnie no tak mieli rozporządzenia, przepisy, że i to zadecydowało. Za błędy się płaci, usłyszała w NFZ-cie Henryka Drużyńska-Skarbek, dyrektor szpitala. Otrzymała jednak obietnicę, że placówka może liczyć na nowy kontrakt, ale z początkiem września. Ośrodek czeka zatem przerwa w funkcjonowaniu. Przerwa dwumiesięczna. Także jesteśmy raz zaniepokojeni i od tygodnia praktycznie układamy harmonogramy naszego działania, rehabilitacji tych pacjentów. No, największy problem jest to, czy na pewno on ruszy, bo do tej pory jeszcze ten konkurs uzupełniający nie został ogłoszony. Konkurs powinien być lada moment ogłaszany na początku lipca. Myślę, że tutaj w miarę sprawnie nam to wszystko pójdzie, nie będzie problemów z jakimiś brakami, bo tu jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że mogą być kwestie uzupełnienia ewentualnych braków formalnych. Także zakładamy wstępnie oczywiście, że około 1 września, czyli tak jak rozpocznie się nowy rok szkolny, dzieci będą mogły również powrócić do swojego szpitala. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej obejmuje swoją opieką około 500 małych pacjentów. Wśród nich jest Ewelinka, która urodziła się z masywnym wodogłowiem i wymaga regularnej terapii. Martwię się bardzo o jej zdrowie, dlatego że Ewelinka jeszcze nie chodzi, a ma prawie 2,5 latka. Co prawda ze względu na dużą głowę ma z tym problemy, ale jest szansa, że będzie kiedyś chodzić, dlatego zależy nam na jak najczęstszej rehabilitacji naszego dziecka. To właśnie zaniepokojeni rodzice w obawie przed zamknięciem ośrodka postanowili nagłośnić sprawę. I nie zostawimy tej sprawy tak, bo dzieci... Myślę, że powinny mieć zagwarantowane taką podstawową opiekę i pomoc od urodzenia i żebyśmy my nie musieli o nią prosić czy walczyć. Dla naszych dzieci każdy dzień bez rehabilitacji to jest zły czas, bo pogłębiają się różne dysfunkcje. Trzeba rozdysponować te dzieci, tak jak nam NFZ podpowiedział, na ośrodki ościenne. Z informacji, które żeśmy uzyskali dzwoniąc do ośrodków ościennych, no nie ma takiej możliwości, żeby w sposób płynny w okresie urlopowym, który w tej chwili się zaczyna, te dzieci mogły przejść tak po prostu z dnia na dzień. Małych pacjentów czeka zatem niespodziewana i nie do końca wskazana wakacyjna przerwa. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że zgodnie z zapewnieniami NFZ-u nowy kontrakt pozwoli na wznowienie pracy ośrodka z początkiem września. Dyrektor szpitala zapewnia jednocześnie, że w związku z zaistniałą sytuacją nikt z personelu nie straci pracy.